Jednym z moich ulubionych ćwiczeń na tricepsy są tak zwane kickbacki, czyli wyprost ramienia w tył w opadzie tułowia. Wbrew pozorom jest to bardzo trudne ćwiczenie, rzadko kto wykonuje je poprawnie. Michał, wykonaj opad tułowia w wykroku, tak jest. Ręka, oto. I wykonaj kilka ruchów. Przede wszystkim musimy wykonywać ruchy dosyć powoli, żeby nie machać, żeby triceps był cały czas napięty. Jakie błędy najczęściej popełniamy? Po pierwsze, ramię znajduje się za nisko, przez co tak naprawdę rozciągnięty jest triceps, prostuj w tył, tak, rozciągnięty jest triceps. W momencie, kiedy podciągniemy wyżej, jesteśmy w stanie dużo mocniej spiąć mięsień. Tak? Druga sprawa, podciąganie ramienia do przodu. Tak naprawdę w tym momencie triceps w ogóle nie pracuje. Wszystko wykonujemy bicepsem. Jest to kompletnie niepotrzebne. Wystarczy, że ramię dojdzie do pozycji pionowej i z tej pozycji bez zamachu, płynnym ruchem podnosimy i zatrzymujemy chociaż na ułamek sekundy ruch w górze. Ostatnia rzecz, która tak naprawdę rzutuje bardziej na pracę naszego całego organizmu i zdrowia naszego niż na same tricepsy, są plecy. Opuśćmy się na moment rękę. Plecy powinny być cały czas proste. Problem jest na ogół z odcinkiem lędźwiowym, gdy jest on albo wypchnięty, zgarb się, w ten sposób, co no nie jest to zdrowe dla naszego kręgosłupa, lub gdy są rozluźnione mięśnie brzucha i następuje pogłębienie lordozy lędźwiowej. W momencie, kiedy w takiej pozycji pozostajemy dosyć długi czas, wykonując powtórzenia na jedną, następnie na drugą rękę, naprawdę odcinek lędźwiowy kręgosłupa jest bardzo obciążony. Więc zróbmy to jeszcze raz, proste plecy, ręka wysoko, najlepiej, żeby się znajdowała minimalnie powyżej pleców i powoli podnosimy, zatrzymujemy i opuszczamy. Tak jest.